ale kiedyś tak podziwiana przez naszego wieszcza Adama. Maryla, a nie jaśnie wielmożna pani Kuć Kamerowa. Zakochany był nieprzytomnie. To Tuchanowicz przyjeżdżał do mnie. Kudlaty był, jak litewski loś. Ale już wtedy w sobie miał to coś. A nie wyglądał jak z bajki królewicz, który po nocach pannom się śni. Nazywał się Adam Mickiewicz i swoje wiersze deklamował mi. Świtezjankę, powrót taty, bardzo ładne poematy. I napisał mi do sztambucha: słuchajcie, beczko, ona nie słucha. Lecz gdy o rękę poprosił mnie, usłyszał nie. Nie. Wtedy Baltanie dostał rekuzę, pożegnał mnie, a przywitał muzę. To jedno nie, to moje nie, to jedno nie, moje nie w tym momencie. To ciche nie, to krótkie nie, zyskało geniusz, co drzemał w talencie. Cóż to się stało, że w tej jednej chwili jakiś tam Adam, no jaki z Maryli. Dlatego, że ją kto inny rozpieszcza, literatura zyskała wieszcza. Literatura, literatura to nie jest tylko zasługa biura. Trzeba dziewicy, która wie, kiedy poecie szepnąć nie. A kiedy tak sobie myślę o tym dzisiaj, to tylko ja. No, śniadecka Ludwisia. Myśmy sprawiły to we dwie. Chociaż nie to łatwiej przyszło niż mnie. Lecz ona także umknęła z zasadzki, kiedy poecie przyszło sprawić ból. Jej dziełem jest Juliusz Słowacki. A bez niej byłby mamie syna Jol. Tego już dzisiaj ukryć się nie da. Moje dziady, a jaj Lida Weneda, mój pan Tadeusz, a jaj Król Duch. To wszystko wyszło od nas dwóch. Zyga Krasicki, no podły dreszcz, nasz wielki talent, malutki wieszcz. Lecz to niestety nie jego wina. Ja bym się zjadła, no, to ta delfina. No, od rana tak, w południe tak, wieczorem tak, bez szczególnej perswazji. W ojczyźnie tak, na emigracji tak. I człowiek nie miał do bólu okazji, co przyznał, że przez delfiny czary Bóg mu odmówił tej anielskiej miary. Na szczęście literatura nie umieszcza. Proste dla proporcji. Literatura, literatura to nie jest tylko zasługa biura. Trzeba dziewicy, która wie, kiedy poecie szepnąć nie. A więc kiedy znów jest, posłucha, to nowe dziady, tudzież króla ducha, kiedy naród to odczuwa tak, że tej wielkiej poezji mu brak. Kiedy do nowej tęskni daniry zrozpaczony czytelnik lub widz, a prócz rzekomej satyry nie czyta nic i nie ogląda nic.
są tu niewinne? Może przyczyny są całkiem inne? Może poeci, wielu ich z rzędem, za mało cierpią pod pewnym względem. Aż jak wielka jest łezka zdań, odpowiedzialność polskich pań. Może dziewice, oj, co za okropne. Dziewice są zbyt pochopne. Ach, mówcie nie, szeptajcie nie, bąknijcie nie, chociaż w pierwszej chwili szkoda. To wasze nie, kto wie, kto wie, wzbudzi nowego Konrada Wallenroda. Niechaj pamięta dziewicza skromność, na waszą cnotę liczy potomność. Niechaj za cenę jednego dreszcza literatura nie traci wieszcza. Literatura tak się upiera, być panno za mąż, za bądź kamera. A gdy poeta u stóp łuka, szepnij mu, niech